No importa, abuela. Najważniejsze, że mój syn żyje. Pero el mío no. Ale mój nie żyje. I to przez twoją matkę. No importa, abuela. Najważniejsze, że mój syn żyje. Pero el mío no. Ale mój nie żyje. I to przez twoją matkę. Po co tu przyszłam, skoro dobrze wiem, jaka jesteś? Zapomniałaś, że twój syn wraz z żoną, a moją matką zginęli w wypadku. Bóg chciał, żebym przeżyła. Nie mieszaj do tego Boga. Nikt nie jest temu winien. Stało się i już. Ty go zabiłaś. Zaczęłaś wymiotować i Mauro się obejrzał. Wszystko przez ciebie. Nic nie rozumiesz. Miałam wtedy 8 lat. Przez ciebie umarł mój syn. Przez ciebie. Najważniejsze, że mój syn żyje. Pero el mío no. Ale mój nie żyje. I to przez twoją matkę. Po co tu przyszłam, skoro dobrze wiem, jaka jesteś? Zapomniałaś, że twój syn wraz z żoną, a moją matką zginęli w wypadku. Bóg chciał, żebym przeżyła. Nie mieszaj do tego Boga. Nikt nie jest temu winien. Stało się i już. Ty go zabiłaś. Zaczęłaś wymiotować i Mauro się obejrzał. Wszystko przez ciebie. Nic nie rozumiesz. Miałam wtedy 8 lat. Przez ciebie umarł mój syn. Przez ciebie. Ojciec się załamał, chociaż nie należy do takich ludzi. Wszystko przez tego drania Alcantary. Teraz on jest właścicielem. Tak naprawdę hipoteka należy do Patricji. Nie rozumiem. Ja też nie, ale muszę to wyjaśnić. Sytuacja juvenil jest gorsza niż myśleliśmy. Dzisiaj potrzebne mi mieszkanie, nocuj w domu. Miesiąc miodowy wam nie wystarczył? Julieta to świętoszka. Odwiedza mnie Rosenda. Chyba nie wiesz, w co się pakujesz. Smakowałeś kawior, a zadowalasz się byle czym? Roberto! Cześć, mała.
Zanieś torbę do mojego pokoju. Coś ci kupiłem. Wspaniale. Opowiadaj, jak było. Dziecko Juliety zostało uratowane. Bernardo mówił, że miałeś operację, byłeś dawcą. Najważniejsze, że mój syn żyje. Ale mój nie żyje. I to przez twoją matkę. Po co tu przyszłam, skoro dobrze wiem, jaka jesteś? Silny jak byk. Nawet lekarze się dziwili. Od razu przytył. A co u ciebie? Jak na razie Gina nie posłała mnie do diabła, ale chcę, żebyśmy zamieszkali razem. A ja myślę o pracy w juvenil. Można? Oczywiście. Cieszę się, że wróciłaś. Porozmawiamy później. Alexis właśnie mówi, że chciałby pracować w juvenil. Chyba w tym, co z niej zostało. Co takiego chce mi pani powiedzieć? Nic. Chyba, że pani ma coś do powiedzenia. Nie, to pani miała nam coś oznajmić. Już to zrobiłam. Uprzedziłam was oboje. O co dokładnie pani chodzi? Po co mam się powtarzać? Jestem pewna, że ona już wszystko panu przekazała. Felipe, Jasmine. Dobrze, że jesteś, bo prowadzimy dziwną rozmowę. Teraz nie mam czasu. Nie powiedziała mu tego, co miała powiedzieć. Eugenia. Mercedes chce z panią rozmawiać. Co to za ton? Nic pani nie zrobiłam. Znam pani zamiary wobec mojego syna. I radzę uważać. Kocham Octavia i nie mogłabym go skrzywdzić. Jasmine przedstawiła mi w skrócie sytuację firmy. Zobaczmy, czy zrozumiałam. Babcia wyrzuciła z firmy Alberto Valderrama, ale został Junior, który zdaniem Jasmine jest jeszcze gorszy. Związał się z Rosendą i razem coś kombinują. Miała miejsce kradzież towaru i spadła sprzedaż. Jest coś jeszcze. O co kręcić? Musi się dowiedzieć. Co to za tajemnica? Widzisz, Herlindo Buenrostro został zabity. Co? Mówią, że był zamieszany w tę kradzież i zabili go wspólnicy. Na dodatek przez kłopoty ze sprzedażą spowodowane przez Juniora zbankrutujemy i nie spłacimy hipoteki. Roberto? Tu Julieta. Jadę do ciebie. Muszę porozmawiać z twoim ojcem i juniorem. Poczekaj. Bernardo? Jednak nie będę korzystał z mieszkania. Później ci opowiem. Muszę uprzedzić Rosendę, żeby nie przychodziła. Jeżeli rozpoznają głos, mogą zawiadomić Julietę. Roberto. Cześć. Jak minęła podróż? To nieważne, ale rozmawiałem z ojcem. Możesz mi wytłumaczyć, co zrobiłaś? Mogę? Czego chcesz? Córeczko, wiesz, że cię kocham. Nie bądź taka. Jeśli jesteś temu przeciwna, nie ożenię się z Eugenią. Naprawdę?
Robię to dla twojego dobra. Ona do ciebie nie pasuje. Kocham cię, ale teraz się śpieszę. Adios. Wychodzę. Ciociu, zajmiesz się małym? W razie czego dzwoń. Bądź spokojna. Zaraz pójdę sprawdzić, czy śpi. Buenas noches, familia. ¿Ustedes gustan? Jak wam się podoba? Nie wracaj za późno. Zostanę na noc u przyjaciółki. Która ma na imię Roberto. Co? Słyszałaś? Stój! Powtórz to. Umówiłam się z Roberto w jego mieszkaniu. Co ty na to? Dom rodziny Santiago. Czemu Rosenta nie odbierze? Jak ci poszło w juvenil? Nie masz pojęcia, jak dobrze się bawię, a to dopiero początek. Masz szczęście. Jak podróż, braciszku? Nie denerwuj mnie. Dobry wieczór. Darujmy sobie fałszywe uściski na powitanie. Czekam na wyjaśnienie sytuacji juvenil. Kto u was jest? Twoja kuzynka. To takie dziwne. Co ona tu robi? Pewnie zaprosił ją któryś z moich braci. Twoja rodzina tak załatwiła juvenil, że to chyba nie jest zwykła wizyta towarzyska. Znam Julietę. Długo o tym marzyłem. Co to ma znaczyć? Wiedziałem, że ci się podobam, ale że chcesz zdradzić Roberta właśnie ze mną? Co ty wygadujesz? Poczekaj. Zaraz będę gotowy. Nie, Cezarze. Do dnia urodzin Giny trzeba jeszcze dodać 3 miesiące od naszego ostatniego spotkania. Wtedy były twoje urodziny, a Gina przyszła na świat w listopadzie następnego roku. Zejdź do salonu. Już. Powiedziałam, że zaraz. Cookies muszę kończyć. Zadzwonię później. Chodź. Przecież idę. Dobrze się bawiliście? Tak, w wolnych chwilach było wspaniale. Nie poznaję cię. Przecież byliśmy przyjaciółmi. Byliśmy, ale miałem dosyć robienia z siebie idioty. Dlaczego niszczysz moją firmę? Twoją? Tak. Chciałaś wiedzieć, kto jest w posiadaniu twoich hipotek. To moja żona odbierze ci juvenil, a nie moje dzieci. Miałem dokument, który potwierdzał, że Alcantara jest tylko moim pełnomocnikiem, ale jego romans z moją żoną... Dobrze wiesz, że to kłamstwo. Już wszyscy się na tobie poznaliśmy. Kazałeś Juliowi mnie śledzić, a skończyło się na tym, że zostaliśmy przyjaciółmi. To nie jest odpowiedni moment. Przecież to ona zmieniła pełnomocnictwa.
To prawda? Musiałam to zrobić. To był dla mnie honorowy dług. Zajęłam właściwe mi miejsce, ale co cię to obchodzi? Juvenil jest firmą mojej rodziny. To spadek po dziadku. Tymczasem Junior sabotował sprzedaż tak, żeby Patricia szybko została właścicielką. Brzydzę się wami. Teraz rozumiem babcię, która zawsze was nienawidziła. Nie będziesz mnie obrażać we własnym domu. Uspokój się. Ty też jesteś z nimi w zmowie. Ja? Przyznaj się. Ale nie oddam swojej firmy. Będzie musiała się pani poddać. Mylisz się. Tak? Jak najbardziej. Więc o wszystkim opowiem. Świat pozna historię tej perły i pozostałych, które zostawiła pani w internacie razem z dzieckiem. Możesz powiedzieć coś, czego później będziesz żałować. Nie mam nic do stracenia, ani ja, więc powiedz, o co chodzi. Uprzedzam, może pan dostać zawału. Mów. Mam to zrobić? To twoja sprawa. Dobrze, wiecie o nowym produkcie Juvenil. To, że są to czarne perły, wcale nie jest przypadkiem. Dokończ wreszcie. Nie przestraszysz mnie. Sama mogę opowiedzieć, jak wiele lat temu... Nie musi pani kończyć. Wierzyłam, że ma pani choć trochę wstydu, ale pani jest zimna, wyrachowana i bez serca. Poczekaj. Nie bądź taki uprzejmy, ja się nią zajmę. Sprawdzę, jak się ma kuzynka. Pewnie jest z nimi kolację. Po co szukać zaczepki? Brzydzę się tobą. Zaczynasz żałować? Tak, że od razu cię nie załatwiłam. Jeżeli się zbliżysz, dostaniesz. Już dobrze, nie złość się tak. Może nie podoba ci się, że do niczego nie doszło. Uwielbiam kobiety z charakterem. Co takiego ma Roberto, czego nie mam ja? Pieniądze? Chodźmy stąd. Natychmiast. Roberto ją zaprosił. Na to wygląda. Śpieszyło im się. Co ona chciała powiedzieć? Nic takiego. Coś sobie zmyśliła. Nie oszukasz mnie. Skąd wiesz? Widziałem, jak się trzęsłaś, kiedy zaczęła mówić. Idź do diabła. Tato, spokojnie. Wyciągnę to z niej, nawet siłą. Najpierw niech się uspokoi. Nie pozwolę z siebie kpić. Nie udawaj, nikogo nie ma. Masz rację. Oprócz ciebie, karaluchu. Ten karaluch zna wszystkie twoje tajemnice. Ani się waż. Ktoś może przechodzić. Co wtedy powiesz? Otilia przekazała, że chciałam cię widzieć? Widzieć. Coraz częściej się zdradzasz.
O co chodzi? Que querías hablar conmigo. Por cierto, ¿de qué? ¿Por qué no subiste? Czemu nie przyszłaś? En primer lugar, porque nie miałam ochoty. Zazwyczaj nudzisz. Poza tym, jeśli chcesz mi coś powiedzieć, wiesz, gdzie mnie szukać, a ja mam mało czasu. Mam dosyć twoich kłamstw. Daj mi spokój. Powiedz o wszystkim, albo oberwiesz. Uderz. Na co czekasz? Nie będę twoją laleczką. To koniec. Co to znaczy? Z nami koniec. Ale teraz to ty wyniesiesz się z domu. Natychmiast. Oszalałeś. Mam się wynieść z własnego domu? Już raz mnie stąd wyrzuciłeś, bo myślałeś, że przyprawiłam ci rogi. A ja zawsze musiałam znosić twoje grzeszki, kiedy wracałeś, a koszule pachniały tanimi perfumami. Albo były pobrudzone szminką. Jestem mężczyzną i nie mam nic do stracenia. Masz i to dużo. Stracisz firmę, o której zawsze marzyłeś. Nie będę się z tobą kłócił. Zawieź mnie do domu natychmiast. Co robisz? Najpierw musisz się uspokoić. Wszyscy jesteście okropni. Uspokój się wreszcie. Wykończę was, ten wasz jad. Zrozum, dom jest pełen nienawiści. Rozumiem Ginę, która ma ochotę się wyprowadzić. Tylko ona potrafi szczerze pokochać. A ty? Nauczyłaś mnie kochać. Nie jestem taki jak dawniej. Doskonale to ukrywasz. Mam dosyć kłamstw w naszych rodzinach. Chcę poznać prawdę. Co oznacza czarna perła, którą nosisz? Zawsze unikasz odpowiedzi. Powiesz wreszcie, co to za tajemnica? Chodźmy już. Rano muszę wcześnie wstać. Widzę, że nie masz do mnie za grosz zaufania. Nie. W domu coś ci pokażę. Co? Odpowiedź na twoje pytanie. Chyba już za późno na naukę. Sporo opuściłam i muszę nadrobić materiał. Chyba ten profesorek zawrócił ci w głowie. Uważaj, jak go nazywasz. Rogelio jest najprzystojniejszy i najmądrzejszy na świecie. Daruj sobie te swoje podchody. Jeżeli chcesz pozostać w tym domu, zaakceptuj mnie taką, jaką jestem, bo inaczej, wiem, odbierzesz mi firmę. Co teraz? Patricia ma mnie w garści. Znowu mnie oszukał. Jak on mógł? Pewnie wcale się z tobą nie umawiał. Coś o tym wiesz? Przecież dopiero co wrócił z podróży. Pewnie został w domu na kolacji. Dlaczego chciał się ze mną umówić? Bronisz go? Dlaczego? Przecież wcale się nie przyjaźnimy. Może się przesłyszałaś i chodziło o jutrzejszy wieczór. Masz rację. Wyjaśnię to. Pewnie został w domu na kolacji, a ja źle go zrozumiałam.
Możliwe. Wejdź. To chyba szaleństwo, żebym wchodził do twojego pokoju. Nie. Co to? List. Napisany wiele lat temu. Nie rozumiem. Przeczytaj. To pismo Patrycji. Zaraz wszystko zrozumiesz. Pani Martinez, polecono mi tę szkołę jako jedną z najlepszych. Słyszałam też o pani chciwości. Jedna perła pokryje rok utrzymania dziecka w szkole. Kiedy dziewczynka osiągnie pełnoletność, proszę podarować jej jedną z nich. Dziecko nie zostało nigdzie zarejestrowane i musi to pani jakoś rozwiązać. Jeżeli nie zgadza się pani na te warunki, proszę oddać dziecko na policję wraz z perłami. Będę bacznie obserwować, jak są wypełniane moje instrukcje. Nadal nic nie rozumiem. To proste. Patrycja jest matką Perły. Pamiętasz? Była moją przyjaciółką. Zginęła w wypadku. Patrycja matką Perły? Perła bardzo cierpiała, nie wiedząc, kim jest naprawdę. Skąd wiesz? Byłyśmy jak siostry. W głębi serca obie czułyśmy się odrzucone przez rodzinę. Jak to możliwe? Patrycja jest jej matką? Sam widzisz. Tak wynika z tego listu. Zostawiła ją jak bezpańskiego psa, a perły miały uśpić jej sumienie. To niewybaczalne. Życie Perły było pełne nieszczęść. Nie płacz. Ona już nie cierpi. Może właśnie na nas patrzy. Znowu się pojawiła? Mówię w przenośni, uspokój się. Tak, jestem zmęczona po podróży. Czasami człowiek chce być silniejszy niż jest w stanie, ale w pewnej chwili przychodzi kryzys. Zawsze będę przy tobie. Możesz na mnie liczyć. Dziękuję, już mi lepiej. Może wolałabyś... Na dzisiaj wystarczy wrażeń. Pójdę już. Ale pod warunkiem, że nie będziesz płakać. Otrzyj łzy. Nie chcę widzieć smutnej buzi. Pomogłeś mi zachować zdrowy rozsądek. Jak widzisz, potrafię być uroczy. Nie wiem, jak ci dziękować. Poproś Roberto, żeby pożyczył mi swoje mieszkanie. Jeżeli ja go poproszę, masz to jak w banku. Doskonale. Odprowadź mnie do drzwi. To dla niej zostawiłeś mnie na lodzie? Na lodzie? Umówiliśmy się w jego mieszkaniu, żeby spędzić razem noc. To prawda? Tak, ale mieliśmy tylko porozmawiać.
Nie po to spotykamy się u ciebie. Z nią też tylko rozmawiałeś? Przestań. Czytaliśmy z Julietą list. Pisaliśmy list do Paryża, jeżeli chcesz wiedzieć. Nie oszukuj jej. Nie chciałeś, żeby mój syn poczuł się samotny. Pisaliśmy do Paryża. Podczas podróży też pewnie sporo pisaliście. Nie wtrącaj się. Ty też się stąd wynoś. Nie chcę cię widzieć. Przestań, nie krzycz na niego. Wracaj. Daj mi spokój. Dlaczego tak się na niego wydzierasz? Co cię to obchodzi? Nie masz tu czego szukać. Chcesz się przekonać? Zobacz. Oszalałaś. Tak, ze złości. Dostałam furii. Pożałujesz. Wynoś się stąd. Za chwilę. Jesteśmy kwita. Coś jeszcze. Co wy wyprawiacie? Wszystkich obudzicie. Ona zaczęła. Załatwię jej tę ładną buźkę. Uspokój się. Oszalałaś? Zamknęła się na klucz. Idź spać. Lepiej chodźmy do ciebie. Porozmawiamy. Nie, zostawmy to na jutro. Dlaczego? Znowu jest u ciebie ta wiedźma? Wracaj do siebie. Najpierw musisz się uspokoić. Okłamujesz mnie. Daj spokój i idź spać. Nikt mi nie ufa. Co to za krzyki? Nic takiego. Przecież jesteśmy normalną rodziną. Kobiety potrafią narobić zamieszania. To prawda. Też tak myślisz, Felipe? Słucham? Zgadzasz się, że kobiety zagrażają mężczyznom mimo ich dobrej woli? Tak. Pójdę już. Chciałem cię prosić o przysługę. Oczywiście. Mógłbyś pożyczyć mi swoje mieszkanie? Chcieliśmy z twoją siostrą... Chcesz tam zabrać Ginę? Jeżeli to zrobisz, zabiję cię, jasne? To niesprawiedliwe. On może się spotykać z moją siostrą. Mało ci było? Chcesz jeszcze oberwać? Tylko tego brakowało, żebyś próbowała mnie zabić. Masz nóż? Nie wiedziałam, że to ty, babciu. Myślałaś, że złodziej? Nie. O co chodzi? Mam pytanie. Słucham. Dlaczego okłamałaś Rosendę i powiedziałaś, że robiłaś coś innego niż w rzeczywistości? Skąd wiesz? Co takiego? Wiesz, że nic między nami nie zaszło. Podglądałaś nas? Jestem ślepa, ale nie głupia. To prawda. Słyszałam, kiedy weszliście do pokoju i jak z niego wychodziliście. Nic między wami nie zaszło, ale chcesz, żeby Rosenda myślała inaczej. I tak wszyscy mają o mnie jak najgorsze zdanie. Ale wkrótce nie będzie mnie tutaj. Wyprowadzasz się? Przecież tego chciałaś. Mój syn wyzdrowiał, nie mam akcji firmy. Uwolnisz się ode mnie.
Czekałeś na mnie? Tak. Żeby ci powiedzieć, jakim jesteś śmieciem. Uważaj. Oszukałeś Julietę, bo jest naiwna, ale jeżeli dalej będziesz jej się naprzykrzał, tak myślisz? Jesteś wściekły, że wybrała mnie, a nie ciebie. Co się tu dzieje? Przestańcie. Wszystko przez kobietę. Kretyni. Żadna na to nie zasługuje. Tym bardziej Julieta Santiago. Julieta Santiago jest la peor de las mujeres. Nie spałam całą noc. Jak było na spotkaniu z Valderramą? Czułam się jak w gnieździe os. Rozmawiałam ze wszystkimi trutniami i królową. Co powiedziała Patricia? Wychodzi na to, że jest moją matką, ale to jej nie zwalnia od odpowiedzialności. Roberto nic nie powiedział? To drań. Dowiedziałam się, że był umówiony z Rosendą w jego mieszkaniu. Może Rosenda to sobie wymyśliła? Wszystko sprawdziłam. Ale dobrze, że teraz się o tym dowiedziałam. Powiedziałam też Mercedes, że się wyprowadzam. Jak to? Wyjeżdżam. Ale muszę coś jeszcze zrobić. Wiesz, o czym mówię. Czytałem list, który zostawiłaś razem z dzieckiem. Chcesz powiedzieć, że go nie napisałaś? Napisałam. I zostawiłam małą w tej szkole. Musisz wyrzucić Eugenię z domu. Nie będziesz mi rozkazywać. Wiem, co robię. Musimy porozmawiać. Przepraszam, ciociu. Słucham. Mówiłam ci, że wyjeżdżam. Zmieniłaś zdanie? Już nic nie trzyma mnie w tym domu, ale wcześniej oddam ci przysługę. Jaką? Pomogę ci zniszczyć rodzinę Valderramów. Nienawidzę ich bardziej od ciebie. Ta rodzina to błąd natury. Nigdy nie powinni pojawić się na tym świecie. Nie pozwolę, żeby weszli w posiadanie juvenil. Czuję się odpowiedzialna za hipotekę, dlatego nie będę siedziała z założonymi rękoma. W tym przypadku jestem twoim sprzymierzeńcem. Możesz na mnie liczyć. Nie twoja sprawa. Nie kłam. Porzuciłaś własne dziecko. Nie zrobiłabym tego. Myślisz, że wyrzuty sumienia pozwoliłyby mi żyć? Miałabym porzucić dziecko, a zająć się dwójką obcych? Więc dlaczego się w to wplątałaś? Dla pieniędzy. Wtedy było mi bardzo ciężko, a dla tego dziecka to było najlepsze rozwiązanie. Jej matka jest straszną kobietą. Kto to? Nie powiem ci. Ta dziewczyna już nie żyje, w przeciwieństwie do jej przeklętej matki. Nie rozumiem cię. Wyprowadzasz się, sprzedałaś mi akcje, a teraz chcesz ratować firmę? A ty, chociaż ich przeklinasz, nigdy nie kiwnęłaś palcem, by im zaszkodzić. Ja nie jestem taką hipokrytką. Zrobię wszystko, żeby ich pogrążyć. Zaufaj mi. Ostatnio ciężko komukolwiek zaufać. A to będzie walka do ostatniej kropli krwi. Zgadzam się z tobą. Jeśli ktoś ma płakać, to niech to będą oni. Julieta?
Wcale nie żywię nienawiści do twojego syna. Nie chcę o nic pytać, ale pewnie chodzi o Patricię. To przypomina jakiś koszmar. Zawsze walczyłem z rodziną Santiago, a wróg czaił się w domu. Nie przesadzaj. Mam ochotę ją udusić gołymi rękoma. Na dodatek zdradził mnie przyjaciel. Ale nic ich nie łączy. Kto wie? Teraz już nie odzyskam Juvenil. Może Patricia pozwoli mi zarządzać firmą. Sama nic nie umie. Tylko ja nie biorę udziału w tej grze. Ale Juvenil i tak jest na straconej pozycji. Masz wrócić do biura. Będziesz prezesem do następnego spotkania akcjonariuszy. Dopiero wtedy nastąpi przejęcie hipoteki. A Valderrama? Firma jeszcze jest nasza. Może jakoś zdobędziemy pieniądze. Muszę pogrążyć tę rodzinę. Chociaż mój syn nosi ich nazwisko, a Juliety jak zwykle nie ma. Nie obraź się, ale znam bardzo dobrego psychiatrę. Pomoże ci. Myślisz, że oszalałam? Nie. Julieta pojawia się jako anioł stróż dziecka i doradza mi. Alexis, chcę z tobą porozmawiać. O czym? Chcemy się pobrać z twoim ojcem. Co o tym sądzisz? Nic. Liczy się wasze szczęście. Coś jeszcze? Nie. Zależy mi na akceptacji dzieci mojego narzeczonego. Para narzeczonych. Śmiesznie to zabrzmiało. Przepraszam. Życzę powodzenia. Myślisz o ślubie? Nie wtrącaj się do moich spraw, bo wszystko zepsujesz. Nie wyjdziesz za niego. Co jeszcze? Co to za krzyki? Musimy poważnie porozmawiać. Proszę. Cezar Altamirano czeka w salonie. Ale ma pani minę. On zresztą też. Nie wtrącaj się do nieswoich spraw. Nie obchodzi cię to? Mam gdzieś twoje groźby. Chciałabym, żebyś powiedziała im o tym w mojej obecności. Jak zareagują, kiedy dowiedzą się, że widzisz? Nie masz pojęcia, jak to jest udawać przez tyle lat. Będę mogła normalnie żyć. Nareszcie ciężar spadnie mi z serca. Ale mam dosyć tej farsy. Nie nalegaj. Przysięgam, że Gina nie jest twoją córką. Nie rozumiesz, że ją krzywdzisz? Muszę odnaleźć tę prawdziwą. Wiem, że ona istnieje. Powiedz, kto to. Nie mogę. Chciałabym, ale nie mogę. Kiedy mi zapłacisz? 10 tysięcy dolarów to spora suma. Posłuchaj. Dobrze, że cię widzę. Co tu robisz? Gawędziłem z twoim bratem, ale jeśli macie coś ważnego do załatwienia, zostawiam was. Twój kumpel to naciągacz. Pożyczył ode mnie 10 tysięcy dolarów i widzę, że ich nie odzyskam. To twój problem. Co tu robisz? Wyjechałeś i straciłeś stanowisko. Nie rozśmieszaj mnie, tylko się stąd zabieraj. To tobie radzę zniknąć. Jesteś pewien? Co robicie w moim biurze?
Gotowe spaghetti wsadź do piecyka. Gdyby dzwonił... Nieważne. Uprasuj mi bluzkę. Wszystko naszykowałam. Nie mogę. Właśnie się dowiedziałam, że moja ciotka zachorowała. Więc sama muszę to zrobić? Ustaliłem z ojcem, że będę reprezentował w Juvenil Madame Belle. Nigdzie się stąd nie ruszę. Kiedy wojażowałeś, ktoś musiał zająć się firmą. Nie wyjechałem dla przyjemności. To była sprawa życia lub śmierci. To nie mój problem. Najważniejsze, że mój syn żyje. Ale mój nie żyje. I to przez twoją matkę. Po co tu przyszłam, skoro dobrze wiem, jaka jesteś? Zapomniałaś, że twój syn wraz z żoną, a moją matką zginęli w wypadku. Bóg chciał, żebym przeżyła. Nie mieszaj do tego Boga. Nikt nie jest temu winien. Stało się i już. Ty go zabiłaś. Zaczęłaś wymiotować i Mauro się obejrzał. Wszystko przez ciebie. Nic nie rozumiesz. Miałam wtedy 8 lat. Przez ciebie umarł mój syn. Przez ciebie.